Od wczoraj przed ambasadą Kanady w Warszawie oglądać można wystawę Kanadyjska Arktyka tętniąca życiem. Ta wystawa otwarta została z okazji przejęcia przez Kanadę prezydencji w Radzie Arktyki. To takie forum międzynarodowe, w którym, jak się okazuje, bo niewiele osób o tym wie, uczestniczy również Polska, jednak w roli obserwatora. I o Arktyce właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi o poranku, a są z nami... Aleksandra Bugailski, ambasador Kanady w Polsce. Welcome. Dzień dobry. Dzień dobry. Charlotte Kumanik, rdzenna inuicka śpiewaczka. I Kathleen Merritt, również rdzenna inuicka śpiewaczka, co oznacza, że dzisiaj w naszym studiu będziemy też troszeczkę śpiewać. Good morning. Great to have you here. Dzień dobry, witam panie. Bardzo cieszymy się, że jesteście tu z nami w TVP Info. No i jest to wasz pierwszy raz w polskiej telewizji. Zacznijmy od tego, że porozmawiamy o Kanadzie. Wyobrażam sobie, że Kanada niezmiernie cieszy się, mogąc podjąć siebie tak wspaniały koncert. Myślę, że jest to bardzo ważne dla Arktyki. Tak, dziękujemy za zaproszenie. Faktycznie jest to już drugi raz, kiedy Kanada przewodniczy tej Radzie, która została założona w 1997 roku. Połącza ona sześć krajów, które mają granice z Arktyką, aby mogły one współpracować, aby lepiej zagwarantować zrównoważony rozwój tego regionu. Przewodniczącym oczywiście będzie nasz minister środowiska, czyli Leonela Gluka. Ona sama urodziła się i wychowała na Arktyce, więc jest niezmiernie podekscytowana swoją rolą i jej faktycznym priorytetem dla przewodnictwa jest zagwarantowanie, że rozwój północy będzie dla północy, dla ludzi mieszkających na Arktyce. Ten region jest niezmiernie ciekawy dla całej reszty świata. Co to oznacza dla ludzi? Nowe wyzwania? Tak, oczywiście. Jest to ogromny obszar. Jest to około 10% masy lodowej Ziemi. Jest on bardzo ważny. Są naturalnie zupełnie unikatowe biologiczne gatunki, rośliny, zwierzęta, które trzeba chronić, które trzeba pilnować naturalnie. Jest aspekt środowiskowy, są związane z zmianą klimatu i zmianą stylu życia, wyzwania. Natomiast przede wszystkim jest ogromny stres dla ludzi żyjących na północy i naszym priorytetem jest zagwarantowanie, że będą w stanie żyć tak, jak żyli wcześniej na Arktyce. Jak wygląda życie tam, tak daleko od Polski? Czy możecie opowiedzieć nam więcej o swojej rodzinie? Jest to niezmiernie odległy obszar, bardzo odizolowany. Tak naprawdę jedynym sposobem, żeby się dostać, czy też wydostać, jest podróż samolotem albo śmigłowcem. Jest tam niezmiernie zimno. Nawet zimniej niż w Polsce. No i jest to przepiękne, przepiękne, naprawdę śliczne miejsce. Tak naprawdę niezmiernie interesujące zachowanie właśnie dziedzictwa muzycznego tego miejsca, regionu. Właśnie dlatego jesteście w Polsce, prawda? Tak, dokładnie. Był taki moment w naszej historii, kiedy nasza kultura, nasze społeczeństwo były bardzo zagrożone, a teraz jesteśmy dumni z tego, mogąc śpiewać, pokazywać na nowo, tchnąć życie w naszą kulturę. Opowiedzcie nam więcej o tym, w jaki sposób wygląda pieśń inuicka i śpiew. Tak, jest wiele różnych sposobów oddawania muzyki, śpiewu i śpiewu gardłowego, szczególnie kanadyjski śpiew gardłowy inuicki jest jedną z form. Jest to połączenie gardła, oddechu i samego głosu, aby wydawać różne dźwięki, interpretując i imitując dźwięki naszego środowiska. Dźwięki są tworzone tak naprawdę. Są to dźwięki, które można po tysiące, tysiące. Jakieś krótka próbka? No dobrze, czemu nie? Jest tam, no cóż, w Polsce jest troszkę wietrznie, więc będzie pieśń zwana Wiatr. Drodzy Państwo, jeszcze ważna
Ważna informacja. Thank you very much. Dziś wieczorem w ramach 9. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur występ obu pań. Bardzo dziękujemy. Thank you very much. Thank you very much for this interview.